Witajcie, kochani, na moim kanale. Ja mam na imię Ania i zachęcam Was do subskrypcji mojego kanału, oczywiście na samym początku. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, w jaki sposób wykonać ten oto prosty top. To jest topik na ramiączkach z wzorkiem takim ażurkowym oraz ze ściągaczem. Top jest do pobrania ze strony dropsa. I nazywa się Kongle Top. Jeśli chodzi o nazwę tego całego topu, to się nazywa 239-18. Jest to numer tego topu i jest od Drops Design Model W-888. Wzór do pobrania jest na stronie www.garnstudio.com i proponuję Wam, żebyście sobie ten wzór i schematy wydrukowali, ponieważ będzie nam się łatwiej pracowało. Top jest do wykonania w sześciu rozmiarach. XSS to jest jeden rozmiar, ML, XL, XXL, XXXL. I ja w tym momencie będę wykonywała rozmiar XL. A dlaczego? Zwykle wykonuję rozmiar S, Albo XS, ale teraz będę wykonywała nie z włóczki zalecanej, a jest to włóczka, yy, która się nazywa Drop's Paris. Ja będę pracowała safranem, dlatego że mam jej bardzo dużo w zapasie i będę pracowała safranem. I do, do tej bluzeczki ja zużyłam dokładnie dwa motki safrana. Jeśli chodzi o te kolory, to zużyłam jeden czarny i jeden, właśnie ten taki łososiowy. Tutaj opis proponuje wykorzystanie drutów numer 5 mm i 4 mm, ja będę pracowała drutami 3 mm i 3,5 mm, dlatego będę robiła rozmiar XL. Najważniejsze jest oczywiście, żeby zrobić próbkę, która będzie miała 17 oczek w szerokości i 22 rzędy. Jeżeli Wam się ta próbka zmieni, zmieści, Tą włóczką Paris to super, jeśli nie, to postarajcie się dobrać druty w taki sposób, żeby wam ta próbka mniej więcej taka wyszła, dlatego że ten topik, ten to jest rozmiar XS najmniejszy i jest on bardzo na mnie taki opięty. Teraz będę chciała zrobić troszeczkę luźniejszy topik, dlatego robię rozmiar XL. I słuchajcie, mamy tutaj kilka technik do wykorzystania. Ściek francuski, ściek fantazyjny, czyli nasze ażurki i dodawanie oczek. Bardzo proste poprzez narzut. Robótkę rozpoczynamy tutaj. Jest to skrócony opis. Rozpoczynamy ją od wykonania nasz top, rozpoczynamy od wykonania najpierw ramionczek, następnie ramionczka przodu i tyłu łączymy ze sobą, ale najpierw jeszcze musimy dodać oczka na dekolt do przodu i na dekolt do tyłu. I potem przerabiamy już na okrągło i na samym końcu robimy ściągacz. Jest to bardzo prosty top, co nam będzie potrzebne do wykonania naszej, naszego topu. Druty. Druty ja będę używała 3 mm, ale zgodnie z opisem są druty 4 mm i 5 mm. Ja mam druty 3 mm i dodatkowo jeszcze druty 3,5 mm. I takimi drutami będę pracowała. Jeśli chodzi o, słuchajcie, żyłki, to ja cały czas pracuję na żyłkach 60 i jest mi dosyć wygodnie, dlatego że pracujemy tutaj w tej weftę, te, a później w okrążeniu. I żyłkę mam tutaj 40. Tutaj mam przy tych drutach żyłkę 40, która mi do tego wystarcza. Można też pracować krótkimi drutami, ale akurat tutaj te druty mi pasowały. Do tego, no, jakieś nożyczki, żeby przeciąć nitki. Do tego będzie nam potrzebna włóczka. Ja będę używała dwa kolory. Będzie to włóczka safran od Dropsa. Ta włóczka ma tutaj w 50 gramach 160 metrów ja do wykonania mojego topu zużyłam dokładnie dwie włóczki być może tutaj zużyję jeszcze jeden kolor na ściągacz na dole ale to zobaczę na koniec ile mi tej włóczki wystarczy dlatego, że tutaj zostały mi tylko te dwa motki te dwa kolory do tego będzie nam potrzebna taśma centymetrowa którą będziemy mierzyć sobie nasze ramionczka i postęp naszej pracy do tego będzie nam potrzebna szpilka, żeby wykręcić albo wkręcić sobie druty, jeżeli mamy taką potrzebę. Do tego jeszcze igła, którą będziemy zamykać naszą chować nasze nitki i do tego jeszcze markery. Mamy tutaj jeden marker, który nam będzie wskazywać początek jakby naszej pracy od momentu, od którego będziemy mierzyć naszą robótkę. Ja sobie dodatkowo jeszcze tutaj wzięłam sześć markerów po to, żeby Zaznaczyć sobie te takie sekcje, które będą w tym ażurku. To. Tutaj, te trójkąciki takie. Ja sobie je zaznaczałam, żeby wiedzieć, gdzie mniej więcej mam, no gdzie mniej więcej jest. Te wszystkie Jakoś? rzeczy, słuchajcie, będą nam potrzebne do wykonania naszego topiku, który się nazywa Kongle. Czego rozpoczniemy wykonywanie naszego topu? Nasz top rozpoczniemy od wykonania prawej szelki tyłu, potem będzie lewa szelka tyłu, następnie będzie tył, później będzie lewa szelka przodu, prawa szelka przodu i przód. Najpierw zrobimy jednak tą prawą szelkę tyłu. Zawsze patrzmy w ten sposób, jakbyśmy nałożyli na siebie ten top. To jest bardzo ważne, bo będziemy wiedzieli, gdzie mamy kończyć naszą szeleczkę. Na drutach pończoszniczych 4 nabieramy dla mojego rozmiaru XL 11 oczek. Przerabiamy ściągaczem w tę i z powrotem w ten sposób, że pierwszy rząd na prawej stronie robótki najpierw robimy jedno oczko ściegiem francuskim, później robimy oczko prawe oczko lewe, czyli ściągacz i powtarzamy oczko prawe oczko lewe w sumie 4 razy. Dla każdego rozmiaru powtarzamy inną liczbę tutaj ilość razy, tak? Zakańczamy przerabiając jedno oczko prawe, jedno oczko ściegiem francuskim. I robimy tą szaleczkę przez 5 cm, tutaj 5 cm. Dopasować za rzędem na lewej stronie robótki. Co to wszystko znaczy? Rozpoczniemy naszą pracę od nałożenia tych 11 oczek. Mamy tutaj nitkę. Zostawiamy sobie nieduży kawałek, tak gdzieś z 20 cm żeby nam tylko wystarczyło na te 11 oczek i ewentualnie, żeby jeszcze potem zamknąć tą naszą robótkę, czyli zszyć szelki. I nabieramy 11 oczek. I ja to robię tradycyjnie, w ten sposób trzymam sobie nitkę od góry zabieram nitkę i wkładam tutaj w ten trójkącik oba druty i zaciskam. To już jest pierwsze oczko. Drugie oczko to już jest bardzo proste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, i 11. I zobaczcie, mamy 11 oczek już na naszym drucie, na drutach jeden drut wyciągamy i dajemy sobie na lewy drut tutaj na lewą stronę te oczka. I teraz zgodnie z opisem wykonujemy pierwsze. Pierwsze oczko, ściek francuski, Ścieg francuski w tę i z powrotem. Zawsze pierwsze oczko będzie szło na prawo. Pierwsze oczko prawe. Tutaj uwaga, bo ta nitka jest taka luźna. O, i sobie można zacisnąć. Teraz mamy ściągacz, oczko prawe. Prawe. Teraz nitka z przodu, oczko. Lewe i znowu oczko prawe, lewe. I praktycznie w ten sposób robimy do samego końca, aż zostanie nam te dwa oczka. Prawe, lewe. I teraz mamy ostatnie oczko zgodnie z opisem prawe, i ostatnie oczko, ściek francuski, czyli na prawo. O tym zawsze pamiętajmy. Pierwsze oczko, i ostatnie oczko, to będzie zawsze ściek francuski, czyli oczko będzie szło na prawo. Teraz znowu obracamy robótkę i dajemy nitkę z tyłu, dlatego, że będziemy robić oczko prawe. Znowu. Czyli ściek francuski, zobaczcie. Teraz mamy tutaj oczko lewe, lewe, lewe i teraz robimy pierwsze oczko prawe. Natomiast pozostałe oczka przerabiamy tak, jak nam schodzą z drutów, czyli yy, po prostu zwykły ściągacz. I zobaczcie. Teraz mamy lewe, to robimy lewe. Prawe, lewe. Tutaj mamy lewe, widzicie, przedostatnie. I ostatnie oczko, ściek francuski, czyli robimy na prawo. Pokażę Wam jeszcze jeden rząd, czyli od początku. Nitka, jak jest tutaj na początku, to znaczy, że mamy początek naszego, jakby okrążenia rzędu i jesteśmy na prawej stronie w tym momencie. Czyli to jest nasza prawa strona. Czyli nitka, jak mamy tutaj z tej strony, znaczy, że jesteśmy na prawej stronie. I znowu dajemy tą nitkę tam z tyłu, bo pierwsze oczko, widzicie, jest tutaj lewe. Więc teraz robimy ściek francuski, czyli prawe. Prawo. Teraz zobaczcie, mamy prawe oczko, ale robimy zgodnie, jak nam z drutów oczka schodzą. Czyli teraz mamy ściągacz prawe, lewe. Prawe, lewe, prawe, lewe, lewe, i teraz zobaczcie, kończymy na prawym, ale ostatnie oczko robimy na prawo, dlatego że jest to ściek francuski. Na prawo. Obracamy naszą robótkę. Obracamy naszą robótkę i teraz znowu dajemy nitkę z przodu. Bo pierwsze oczko to będzie ściągacz francuski, ściek francuski raczej. Czyli robimy na prawo. Teraz mamy oczko lewe i robimy na lewo, czyli tak jak nam schodzą z drutów. Pierwsze oczko zawsze robimy. Po prostu na prawo. I ścieg francuski na prawo. I teraz zobaczcie, mamy już przerobionych tutaj kilka naszych rzędów. I teraz zobaczcie, przerobiliśmy jakby tą lewą stronę, bo to jest nasza prawa strona. Prawą stronę łatwo będzie poznać, dlatego że to pierwsze oczko będzie oczkiem prawym. I łatwo to będzie poznać, dlatego że to oczko przerobimy na prawo i kolejne oczko jest oczkiem prawym. Poza tym, tak jak Wam mówiłam, ta nitka wskazuje nam, że jesteśmy na prawej stronie. I jak jesteśmy na prawej stronie, to znaczy, że skończyliśmy narzędzie. Na lewej stronie, czyli tą prawą szelkę, musimy właśnie skończyć na lewej stronie, żeby po odwróceniu nitka początkowa była tutaj razem z tą drugą nitką. I spotkamy się po przerobieniu dla mojego rozmiaru XL 5 cm tej szeleczki i powiem Wam, co robimy dalej. I teraz zobaczcie, mam już zrobione moje 5 cm, i zobaczcie, mam tutaj nitkę, czyli to jest prawa strona, i mam tutaj nitkę, czyli dwie nitki są z tej strony, czyli jest dobrze. Czyli ostatni rząd przerobiłam na lewo, teraz obracam robótkę i jestem na prawej stronie, czyli prawa szelka tył została dopasowana za rzędem na lewej stronie robótki i mamy zrobioną prawą szelkę. Teraz odkładam tą prawą szelkę i zobaczcie. Będziemy wykonywać lewą szelkę i lewą szelkę robimy dokładnie tak samo jak prawą szelkę, tylko że będziemy dopasowywać zarzędem na prawej stronie, czyli kończymy na prawej stronie i będziemy mieć sytuację odwrotną. Nitka będzie z tej strony, a nasza nitka, którą będziemy pracować, będzie z tej strony. Następnie proponuję wykonać szelkę przodu oraz drugą szelkę przodu, czyli lewą i prawą szelkę przodu, bo już będziecie mieli zrobioną dużą część pracy. I teraz zwróćcie też uwagę, proszę, na to, że szelki tyłu są, mają 5 cm, natomiast jeśli chodzi o szelkę przodu, to szelki z przodu Zobaczcie, szelka przód. Szelki przodu są dłuższe. Będą miały dla mojego rozmiaru 9 cm. I to jest bardzo ważne, dlatego że wtedy będzie nam się formować nasz dekolt. Czyli nie przestraszcie się, że w szelkach tyłu długość tej szelki wynosi 5, a w szelce przodu długość wynosi 9, bo tak ma być. To wykonajcie sobie te szelki i widzimy się za chwilę. Ja już mam skończone obie szeleczki tyłu. I teraz zobaczcie, to jest prawa szelka, a to jest lewa szelka. I teraz prawa szelka ma początek tutaj i tutaj, tak? Czyli nitkę ma z tych stron. Natomiast lewa szelka ma oczywiście na prawej stronie, bo wiadomo, że na prawej stronie to mamy tutaj nitkę i tutaj. Natomiast jest. Lewa szelka jest zakończona rzędem na prawej stronie robótki. I to jest ta różnica, że wtedy nitka jedna jest tu i tu, a początki naszych nitek, naszej robótki jest tutaj, w ten sposób. Widzicie? I teraz mamy tą prawą szelkę i lewą szelkę. Jak sobie tak ułożycie, to będziecie wiedzieć, gdzie macie prawą, a gdzie macie lewą i którą teraz będziecie szeleczką pracować. W tym momencie będziemy do tych dwóch szeleczek dodawać oczka tutaj pomiędzy. Będziemy dodawać dla mojego rozmiaru 37 oczek. I teraz zgodnie z opisem, zobaczcie, jesteśmy tutaj, mamy zrobioną lewą szelkę, nie odcinamy tutaj nitki, nabieramy 37 nowych oczek do lewej szelki. Czyli bierzemy lewą szelkę, Przekładamy tą szelkę na drut, tak? Ja już mam przełożoną tą y, szeleczkę lewą na druty, i teraz tą prawą szelkę, gdzie mam te dwie nitki po tej stronie, odkładam na razie na bok. I zobaczcie, mam tutaj tą moją szeleczkę, gdzie skończyłam narzędzie na tej lewej stronie. Mam tutaj nitkę, początek, tak? I teraz dobieramy, zgodnie z naszym opisem, do tej lewej szeleczki 37 oczek. I robię to w ten sposób, że łapię nitkę w ten sposób. O. I nabieram 37 oczek. Raz od dołu, zabieram nitkę i nabieram. Oddam, zabieram i cztery. Mam nabranych już, zobaczcie, 37 nowych oczek, i teraz będziemy dodawać, przekładać te oczka z tej prawej szelki, jakby dalej będziemy, tutaj będziemy dodawać tą prawą naszą szeleczkę. I zobaczcie, przekładamy sobie teraz te oczka na, na drut. Musimy tak sobie przełożyć, żeby te oczka znalazły się na drucie. Teraz będziemy przerabiać oczka z tej prawej szelki na ten drut, tak jak robiliśmy to wcześniej. Czyli pierwsze oczko ściek francuski, oczko prawe, lewe, czyli zwykły ściągacz. Teraz robimy. I na końcu oczko prawe. Nasz ściek francuski i mamy już taką oto sytuację. Tak oto to wygląda, że już mamy szeleczki naszego przodu zrobione. I teraz zgodnie z opisem umieszczamy tutaj marker, bo od tego miejsca będziemy mierzyć długość naszej robótki. Przerabiamy tył, przerabiamy ściągaczem. W tę i z powrotem, jak wcześniej, ponad wszystkimi oczkami, z jednym oczkiem ściegiem francuskim z każdej strony. Gdy wysokość ściągacza od markera wynosi 3 cm, dopasujemy, aby kolejny rząd przerabiany był na prawej stronie robótki. I zmieniamy druty na numer 5, a w moim przypadku 3,5. To teraz zobaczcie. Mamy takie oto coś. Tutaj mamy. Początek naszego okrążenia, w tym naszego rzędu. Obracamy naszą robótkę. Obracamy. Tutaj mamy naszą nitkę prowadzącą do kłębka. I teraz zobaczcie, co robimy. Pierwsze oczko to jest oczywiście ściek francuski. Czyli robimy na prawo. Tak. Teraz mamy oczko lewe. Oczko prawe, czyli cały czas robimy ściągacz teraz, tak? Prawe, lewe, ale pamiętamy, że pierwsze oczko jest tym ściegiem francuskim. Prawe. Lewe. Tutaj tą nitkę sobie musimy ściągnąć tam z tyłu, żeby nam ona nie była taka luźna. Teraz robimy oczko prawe. Tak. I teraz robimy oczko lewe. Lewe oczko, ponieważ to są oczka nabrane, robimy w ten sposób, ja robię, że wyciągam sobie tutaj tą nitkę. Zobaczcie, w ten sposób. I wkuwam się od przodu. I wykonuję oczko lewe lewe. Teraz oczko prawe. Też wkuwam się tutaj w ten sposób, żeby sobie zrobić taką luźną dziureczkę i od przodu wykonuję normalnie oczko. Prawe. Znowu lewe, czyli z tej strony drut. I znowu robię sobie tutaj miejsce. Trzymam palcem. I wkuwam się i robię oczko lewe. Nitka z tyłu. Robię sobie tutaj przestrzeń. I od przodu wkuwam się. I robię oczko prawe. I słuchajcie, tak robimy do samego końca, aż znajdziemy się tutaj na początku tej drugiej szeleczki. I teraz zobaczcie, zbliżamy się już tutaj do, naszych, do naszej drugiej szeleczki, i mamy już ostatnie oczko, które robimy jako lewe. Ostatnie oczko z tych 37 nałożonych. Teraz robimy oczko na prawo, bo pamiętamy, że zawsze z tego pierwszego drutu pierwsze robiliśmy oczko na prawo, jako ściek francuski. Kolejne oczko lewe, czyli tak dalej, jak nam schodzą z drutów, czyli zwykły ściągacz prawa, lewa. I tak samo ostatnie oczko. Będziemy robić na prawo, czyli będzie nasz ściek francuski, lewe i ostatnie oczko na prawo. I znowu obracamy naszą robótkę. I znów jesteśmy, widzimy, na prawej stronie naszej robótki. I znowu robimy ściek francuski, ale. Zawsze pamiętamy, że to pierwsze oczko to jest ściek. Boże, nie robimy ściek francuski, tylko robimy ściągacz, ale to pierwsze oczko to je, pamiętamy, że zawsze jest ściek francuski, czyli zawsze idzie na prawo. Na prawo i teraz mamy prawe, lewe. Prawe. Lewe. I słuchajcie, tutaj już jest prosto, bo cały czas robimy już tutaj nasz ściągacz. Tylko pamiętamy, że właśnie to pierwsze i ostatnie oczko jest zawsze na prawo. I będziemy robić ten nasz ściągacz, czyli tutaj aż nam urośnie 3 cm. Po 3 cm widzimy się. Ja już mam przerobione 3 cm. Tutaj tego naszego ściągacza. I teraz będziemy przekładać naszą robótkę na druty numer 5, ale ja będę przekładała na druty numer 3,5. Ja już mam zmienione na druty 3,5. I teraz zobaczcie, gdzie jesteśmy tutaj w naszym opisie. Robimy tył. Zmieniliśmy druty na numer 5. Przerabiamy kolejny rząd na prawej stronie. Następująco. Jedno oczko ścieg francuski, prawe, lewe, wszystkie na prawo, zostają nam trzy oczka. Zakańczamy lewe, prawe, ścieg francuski. Jesteśmy na prawej stronie, na szelkach, mamy tutaj markery, więc to jest nasza prawa strona i wykonujemy jedno oczko ściegiem francuskim. Francuskim. Teraz robimy oczko prawe. Oczko lewe, jedno oczko lewe. I teraz robimy wszystkie oczka na prawo, aż zostaną nam tutaj na końcu trzy oczka. I teraz zobaczcie, zostały, zostały nam tutaj już trzy oczka na samym końcu i teraz przerabiamy na samym końcu lewe, prawe i ściek francuski, oczko lewe, prawe i ściek francuski, czyli oczko na prawo. Teraz jesteśmy na lewej stronie naszej robótki, nitka oczywiście z tyłu. I teraz drugi rząd, będąc na lewej stronie, będziemy przerabiać na prawo, ale pamiętamy o tych naszych trzech oczkach, które są ściegiem francuskim, oczkiem lewym i prawym. A na samym końcu ściek Francu będzie oczko prawe, lewe i ścieg francuski. To słuchajcie, zróbmy jeszcze ten rząd, będąc na lewej stronie, czyli pierwsze oczko to ścieg francuski. Oczko lewe, prawe i wszystkie oczka przerabiamy na prawo, będąc na lewej stronie. Przerabiamy na prawo, aż znajdziemy się trzy oczka, tak jak poprzednio. Tutaj, trzy oczka przed końcem. I zobaczcie, znowu jesteśmy trzy oczka przed końcem naszego rzędu. I teraz znowu wykonujemy oczko prawe, lewe i ściek francuski, czyli oczko na prawo. I zobaczcie, mamy już wykonane dwa rzędy. To jest nasza prawa strona. O, wygląda to w ten sposób. O, w ten sposób to wygląda. I teraz zaczniemy przerabiać nasz wzór. Zobaczcie, jesteśmy tutaj. Teraz będziemy przerabiać nasz ściek fantazyjny. I przerabiamy pierwszy rząd na prawej stronie następująco. Jedno oczko ściegiem francuskim, czyli tak jak do tej pory. Ściek francuski, prawe, lewe. Robimy schemat A1A. Przerabiać w sumie 4, dla, dla mojego rozmiaru 4 razy schemat A1B i przerabiać, przerabiać schemat A1C i zakończyć ten rząd jednym oczkiem lewym, prawym i oczkiem ściegu francuskiego. Dalej przerabiamy tak samo, aż zakończymy schemat A1. Zobaczcie. Mamy schemat A1 i teraz zobaczcie. Mamy tutaj nasze schematy. Niektóre schematy są dla poszczególnych rozmiarów. Natomiast ten schemat A1A, A1B, A1C są dla wszystkich rozmiarów. Więc teraz wykonujemy ten schemat A1A, następnie wykonujemy schemat A1B, który wykonujemy dokładnie 5 razy, powtarzamy go dla mojego, e, dla mojego rozmiaru i potem schemat A1C. I oczywiście nasze trzy ostatnie oczka, prawe, lewe i ścieg francuski. I teraz zobaczcie, jesteśmy na początku naszego okrążenia znowu. I teraz patrzcie na swoje schematy i na opis. Wykonujemy pierwsze oczko ściegiem francuskim, czyli nitka. Jesteśmy na prawej stronie. Tutaj mamy marker. Pierwsze oczko ściek francuski, czyli oczko robimy na prawo. Następnie robimy oczko prawe, oczko lewe i schemat A1A. Oczko prawe, oczko lewe i schemat A1A. Słuchajcie, wykonamy teraz schemat A1A. Patrzcie na swoje, na swoje schematy. Ja będę patrzyła na swój i wykonujemy ten rząd zgodnie ze schematami. Czyli wykonaliśmy już ściek francuski, oczko prawe, oczko lewe. Teraz wykonujemy oczko prawe, czyli schemat A1. Oczko prawe. Następnie zdejmujemy oczko jak do przerobienia na prawo. Następne oczko przerabiamy na prawo i to zdjęte przekładamy nad to przerobione. Dalej mamy trzy oczka prawe. Raz, dwa, trzy. Narzut i oczko prawe. Teraz robimy schemat A1B, który będziemy powtarzać dla rozmiaru XL cztery razy. I teraz schemat A1B rozpoczynamy od narzutu, narzut, trzy oczka prawe. trzy oczka prawe. Teraz mamy trójkącik, a w trójkąciku zdejmujemy jedno oczko jak do przerobienia na prawo. Teraz dwa oczka przerabiamy na prawo razem, dwa na prawo razem. I to oczko, które było zdjęte, przekładamy nad to przerobione, nad te dwa oczka. Dalej mamy trzy oczka na prawo. Narzut i oczko na prawo. I znowu rozpoczynamy ten sam schemat, a 1b jeszcze trzy razy, czyli robimy narzut, trzy oczka prawe, trzy na prawo, zdejmujemy oczko, dwa oczka przerabiamy razem na prawo. Dwa oczka razem i teraz to oczko zdjęte przekładamy nad to oczko. Dalej mamy trzy oczka na prawo. Na rzut i oczko na prawo. I jeszcze dwa razy powtórzmy ten sam schemat i widzimy się przy schemacie A1C. I teraz zobaczcie, mamy już skończony schemat A1B i robimy schemat A1C. I robimy narzut. Trzy oczka na prawo. Trzy na prawo. Dalej mamy tą kreseczkę taką z dołu do góry. Z prawej do góry. Zdejmujemy oczko. Przerabiamy. Oczko na prawo i to oczko zdjęte przekładamy nad to oczko. I robimy oczko prawe. Następnie mamy oczko lewe. Pamiętamy, prawe. I ściek francuski, ostatni, tak? ściek francuski. I obracamy naszą robótkę. Jesteśmy na lewej stronie. I teraz robimy nasz schemat, będąc na lewej stronie. I teraz zobaczcie, na lewej stronie, oczywiście tutaj rozpoczynamy w ten sam sposób, czyli ściek francuski, oczko lewe, oczko prawe. I teraz rozpoczynamy nasz schemat, dopiero. I teraz drugi rząd naszego schematu. Jesteśmy na lewej stronie. A biała kratka na lewej stronie jest oczkiem lewym. Czyli robimy jedno oczko lewe, jedno lewe. Teraz mamy cztery oczka z czarną kropeczką, czyli jesteśmy na lewej stronie. Jest to oczko prawe, bo jesteśmy na lewej stronie. Czyli cztery oczka prawe. Raz, dwa. 3, 4. Teraz mamy dwa oczka lewe, nitka z przodu i teraz powstanie nam pierwsza dziureczka. Zobaczcie, mamy tu narzut. Robimy jedno oczko lewe, drugie oczko lewe i rozpoczynamy schemat A1B, który rozpoczyna się od oczka lewego i akurat mamy narzut, więc oczko lewe. Powstaje kolejna dziurka. Teraz robimy siedem oczek prawych, czyli nitka z tyłu, siedem oczek prawych. Siedem oczek prawych, i teraz znowu mamy dwa oczka lewe. Jedno oczko lewe. Drugie oczko lewe. I teraz, słuchajcie, powtarzamy ten sam schemat jeszcze trzy razy dokładnie, czyli rozpoczynamy od oczka lewego i mamy tutaj faktycznie narzut oczko lewe i siedem oczek prawych. Siedem prawych i dwa lewe, jedno lewe, czyli powstaje nam dziurka, drugie lewe. I znowu rozpoczynamy schemat A1B, czyli już teraz trzeci raz. Znowu jedno oczko lewe. I teraz jeszcze dwa razy powtarzamy ten schemat A1, czyli teraz trzeci raz i czwarty. I widzimy się znowu przy schemacie A1C. Jesteśmy już przy schemacie A1C, drugi rząd, pierwsze oczko, oczko lewe lewe. Teraz mamy cztery oczka prawe. Cztery oczka prawe, jedno lewe. I zobaczcie, zostały nam trzy oczka i robimy oczko prawe. Lewe. I ściek francuski. I to jest koniec naszego drugiego rzędu. Tutaj jeszcze za wiele nie będzie widać, ale już powoli zaczyna być widać te nasze dziureczki. Zobaczcie ten nasz wzór. I teraz tak. Wykonujemy schemat A1A, A1B, A1C do samego końca i spotykamy się po zakończeniu schematu A1. Schemat A1A, A1B, A1C mamy już przerobione. Ja musiałam spróć niestety kawałek, dlatego że przypomniałam sobie, że robię dwoma kolorami. I mam już spruty ten mój kawałek i mam drugi kolor, czyli cały ażurek już mam przełożony, jakby przerobiony raz jeszcze. I jesteśmy już na tym etapie. Zobaczmy, układają nam się tutaj fajne dziureczki. Także mamy już tutaj skończone te schematy. I zgodnie z opisem jesteśmy tutaj. Przerobiliśmy już nasz ten schemat A1, a, A1, B, A1, C. I teraz będziemy przerabiać tak samo. Gdy schemat A1 jest zakończony, a my już zakończyliśmy, zaczynamy dodawać oczka na podkroje rękawów. Przerobić pierwszy rząd na prawej stronie robótki następująco. I teraz trzymajcie sobie wasze opisy przed oczami. Jesteśmy na prawej stronie. Markery na ramiączkach to prawa strona. Teraz będziemy dodawać oczka do podkroju naszej pachy i przerabiamy pierwszy rząd na prawej stronie. Jesteśmy na prawej stronie i przerabiamy jedno oczko ściegiem francuskim. Tradycyjnie, tutaj to jest nasza mantra: pierwsze oczko ścieg francuski, następnie mamy jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe i teraz przerabiamy schemat A2A. Zobaczcie. I tak tutaj mamy schemat A2A, A2B, A2C dla rozmiaru XS, S, M i L. Ja robię rozmiar XL. Więc przerabiam schemat A2A dla tych większych rozmiarów, tutaj. I przerabiam schemat A2A, rozpoczynam od samego dołu, potem przerabiamy schemat A2B w sumie 5 razy dla mojego rozmiaru i kończymy schematem A2C, i oczywiście na końcu nasze oczka trzy, które są naszą mantrą. Pamiętajmy, Oczko lewe, prawe i ściek francuski, i teraz pracujemy. Pierwsze oczko, mamy przerobione nasze trzy oczka, podstawowe, obowiązkowe, o których nie możemy nigdy zapomnieć, i teraz mamy oczko prawe, narzut prawe. Prawe, narzut prawe. Teraz schemat A2B. Rozpoczynamy narzut. Trzy oczka prawe, narzut. Trzy oczka prawe. Dalej mamy czarny trójkąt, czyli ściągamy jedno oczko. Dwa oczka przerabiamy razem na prawo. I to oczko zdjęte przekładamy. Nad to oczko. Trójkąt. Za trójkątem mamy trzy oczka prawe, narzut, prawe. Trzy oczka prawe, narzut i oczko prawe. I znowu robimy A2B, bo robimy A2B 5 razy dla mojego rozmiaru XL. I zaczynamy. Narzut. Trzy oczka prawe. Dalej robimy trójkąt, czyli zdejmujemy jak do przerobienia na prawo oczko. Dwa oczka razem przerabiamy na prawo. I to oczko zdjęte przekładamy nad te oczka. Dalej mamy trzy oczka prawe, narzut prawe. Trzy oczka prawe. narzut i oczko prawe i słuchajcie jeszcze dokładnie trzy razy tak robimy trzy razy bo robimy pięć razy robimy tak aż skończymy schematy a2a a2b a2c i znajdziemy się tutaj przy tej pierwszej strzałeczce bo to będzie oznaczało że będziemy dodawać oczka do podkroju pachy zbliżamy się już tutaj do tej naszej strzałeczki zobaczcie i mamy tutaj napisane, że w tym samym czasie, w każdym z rzędów oznaczonych strzałką w schemacie A2, nabrać na podkroje rękawów. Dla mojego rozmiaru to będzie 7 oczek. Na końcu tych dwóch rzędów będziemy mieć w sumie dla mojego rozmiaru XL 91 oczek i długość robótki powinna wynosić jakieś dla mojego rozmiaru 20 cm. Odłożyć robótkę, wykonać przód na swoje schematy. A ja przerabiam swoją część. Przerabiamy tutaj na lewo te wszystkie oczka. I oczywiście pamiętamy o tych trzech oczkach, które są naszą podstawą. Czyli teraz mamy prawe oczko, lewe. I ściek francuski. I zawsze pamiętajcie. Prawe, lewe ściek francuski, lewe, prawe ściek francuski. I teraz jesteśmy na końcu tego rzędu, już na końcu tego rzędu, i będziemy dodawać oczka do podkroju naszej pachy. I w tym momencie będziemy dodawać 7 oczek na końcu tych oczek, i dodajemy w ten sposób. Że trzymamy nitkę w ten sposób i pod i podbieramy. Jedno oczko. Drugie. Mamy już nabranych naszych siedem oczek na końcu tego pierwszego rzędu. I teraz odwracamy naszą robótkę. Odwracamy. Jesteśmy teraz na prawej stronie i będziemy, zobaczcie, czyli to zrobiliśmy już wszystkie oczka lewe. Teraz jesteśmy znowu na prawej stronie i robimy wszystkie oczka na prawo na prawo, na prawo. Łącznie wykonujemy cały tutaj schemat. I dodajemy oczka na końcu. Tutaj jest napisane w naszym, schemat, w naszym opisie, że dodajemy te oczka na końcu tych dwóch rzędów. Czyli tutaj mamy jakby na początku, tak, bo tam dodaliśmy na końcu, czyli teraz te oczka mamy na początku. I teraz słuchajcie, w opisie nie jest nigdzie napisane. Jak przerabiamy te oczka? Czy je przerabiamy na prawo? Czy je przerabiamy na lewo? Ponieważ w schemacie są wszystkie oczka na prawo, więc przerabiamy te oczka, które dodawaliśmy na prawo. I ja robię to w ten sposób, że wkuwam się tutaj od przodu, tak jakbym chciała normalnie, tylko muszę podważyć sobie to oczko. O. Kuwam się i przerabiam normalnie to oczko na prawo. Prawo. Tu znowu podważam nitkę. Na prawo. Czyli wszystkie te siedem oczek, przerabiam na prawo. I teraz zobaczcie. Będziemy zaczynać ostatni rząd. Siedem oczek mamy już przerobionych. Teraz będziemy wykonywać nasze trzy oczka standardowo, czyli pierwsze oczko ściek francuski, oczko prawe i oczko lewe. I teraz zaczynamy nasz schemat. Dziewięć oczek prawych. Raz, Teraz robimy schemat A2B, czyli dwa oczka razem na prawo, narzut, dwa oczka razem na prawo, narzut i osiem oczek na prawo. I pięć razy powtarzamy ten schemat. I przejdziemy do schematu A2C. I teraz przechodzimy do schematu A2C i robimy dwa oczka razem na prawo, narzut i 10 oczek na prawo. Zostają nam nasze trzy oczka, oczko lewe, tak jak schodzą z drutów. Prawe i ostatnie, pamiętamy zawsze na prawo. I tutaj również będziemy dodawać naszych siedem oczek, w ten sam sposób jak wcześniej. I mamy nabranych również dodatkowych 7 oczek. Czyli mamy 7 oczek na początku i na końcu. Tutaj, o zbliżę, widzicie, mamy dodane oczka na początku i na końcu naszego rzędu. I teraz mamy napisane, że po dodaniu tych oczek odkładamy naszą robótkę i wykonujemy przód. Teraz będziemy wykonywać nasz. Przód, czyli szelki przodu, i lewą szelkę robimy dokładnie tak samo jak robiliśmy poprzednie szelki. Nabieramy również 11 oczek dla mojego rozmiaru i wykonujemy dokładnie tak samo ściągacz. Tutaj mamy ciąg dalszy, ściągacz. Przerabiamy tym ściągaczem, tylko tutaj jest taka różnica, że szelki przodu będą dłuższe i będą one miały 9 cm. I słuchajcie, spotkamy się, jak zostaną przerobione te szelki na długość 9 cm. Ja mam tutaj zrobione już nasze dwie szeleczki, i też jedna jest nitka z tej strony, druga jest nitka tutaj, a w drugiej szelce obie nitki są z tej strony. Mamy druty 3 mm, nasze druty, i teraz przekładamy nasze szeleczki na te druty 3 mm. I zobaczcie. Pierwsza szelka będzie ta. O, to będzie pierwsza szeleczka. Tutaj będą nabrane 37 oczek, będzie nabranych. I druga szelka. Zobaczcie, tutaj mamy lewą szelkę, a tutaj mamy prawą szelkę. Skończyliśmy przerabiać prawą szelkę. Rzędem na prawej stronie, czyli mamy tutaj nitkę i to jest nasza prawa strona, tak? I teraz przełóżmy sobie tą szeleczkę po prostu na druty. O, przełóżmy. I teraz mamy prawą szelkę na drutach, i tutaj do tej prawej szelki będziemy dobierać naszych 37 oczek i robimy to tak jak poprzednio, czyli w ten sposób trzymamy nitkę i dobieramy 37 oczek. Ja już mam nabranych tutaj 37 oczek, i teraz te oczka. Z tego no, z tej naszej szaleczki przenosimy na druty. Tutaj wkładam sobie no, przenoszę, wyciągam i zobaczcie, muszę odkręcić tylko tutaj, żeby nie były te oczka skręcone. Muszą być wszystkie w jednym jakby kierunku. I teraz przerabiam na prawo te oczka z tego z tej szeleczki. Tutaj ta niteczka nam się będzie tutaj luzować, ale będziemy ją musieli tutaj pilnować. Przerabiamy prawa, teraz prawa. Pamiętamy o tych naszych trzech oczkach. Lewa, I ostatnie oczko prawe, bo to ściek francuski. I teraz zobaczcie. Znowu mamy taką sytuację. Znowu mamy taką sytuację, że mamy szelka, nabrane oczka, szelka. Idziemy na lewą stronę. Na lewą stronę. I robimy dokładnie tak jak wcześniej, czyli będziemy teraz wykonywać nasz ściągacz. Jesteśmy na lewej stronie i pamiętamy zawsze, ale to zawsze, o tych naszych trzech oczkach. Pierwsze oczko to ściek francuski, zawsze idzie na prawo. Drugie oczko mamy lewe i prawe. I dalej wykonujemy tak, jak nam schodzi z drutów, czyli normalnie robimy ściągacz. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, aż do samego końca. I jak będziemy tutaj na samym końcu, tutaj trzy oczka, na samym końcu, to przerabiamy oczywiście jedno oczko lewe, prawe i ściek francuski. I widzimy się wtedy. I zobaczcie, zostały nam trzy oczka do końca, i robimy prawe. Lewe i normalnie prawe. W ten sposób będziemy wykonywać ściągacz teraz przodu. I po wykonaniu ściągacza 3 cm zmieniamy druty na 5 mm, u mnie to będą druty 3,5 mm. Ja już mam przerobione tutaj moje szeleczki przodu. One są trochę dłuższe niż te z tyłu i przez to, że są dłuższe. To dalszą część będzie się robiło troszeczkę inaczej. Zobaczcie. Tutaj, jeśli chodzi o ten nasz przód, to w tym momencie, jak już przerobimy sobie te dwa rzędy, czyli jeden na prawo i potem drugi na prawo, czyli jak już tutaj przerobimy i będziemy na ściegu fantazyjnym, to pamiętamy, że w tyle najpierw robiliśmy schemat A1, który dla wszystkich rozmiarów był taki sam. I po zakończeniu schematu A1 robiliśmy schematy te A2A, A2B i A2C. Jeśli chodzi tutaj o nasz przód, to po przerobieniu tego pierwszego rzędu i do, jak będziemy dochodzić do schematu, od razu wykonujemy schemat A2A, A2B, A2C, czyli pomijamy ten schemat A1A. Dlatego, że tutaj chodzi o to, że będziemy mieć z przodu dekolt. I dlatego pomijamy ten schemat. Czyli, tak jakby ten tył, zobaczcie ten tył. O! O! On będzie jakby troszeczkę taki dłuższy. A przód będzie krótszy, jeśli chodzi o nasz ażur. I wykonamy sobie. Słuchajcie, wykonajcie sobie cały ten ażurek. Już wiemy, jak go robić. Wykonajcie teraz ten ażurek do samego końca, i jak już skończymy przerabiać ażur, i będziemy na tym samym etapie, co jesteśmy tutaj na tyle, to będziemy łączyć po dodaniu tych siedmiu oczek na boki, będziemy łączyć tył z przodem i będziemy wykonywać naszą robótkę na okrągło. Ja już mam przerobiony cały ten schemat, który miałam zrobić, i mój przód praktycznie jest już gotowy do tego, żeby go połączyć z tyłem. Mam też tutaj nabrane 7 oczek i 7 oczek tutaj z tej strony. O, patrzcie, tylko słuchajcie, bardzo ważna sprawa, żeby ułożyć sobie te oczka, żeby one nie były jakoś przekręcone, tylko żeby były, widzicie, tak jak. Nakładaliśmy je na drut. W ten sposób układamy sobie. I teraz mamy tutaj nasz tył, tył, prawa strona, a tu jest lewa strona. I teraz musimy połączyć ten nasz tył, który też tutaj ma nabrane 7 oczek i 7 oczek, tutaj 7 oczek. I musimy po prostu połączyć teraz nasz tył z naszym przodem, zobaczcie. Na jedne druty musimy to wszystko wrzucić. I teraz, jak to zrobić? Mamy nasz tył, a tu jest nasz przód. Tutaj mamy początek, jakby naszej robótki, bo jest nitka, która prowadzi do kłębka, czyli tutaj, tak, nitka prowadzi do kłębka, a tutaj mamy nabrane naszych siedem oczek. I teraz. Jak będziemy łączyć naszą robótkę, zobaczcie, użyjcie sobie najlepiej w ten sposób, żeby była prawa strona, prawa strona, tutaj tył i przód. I teraz, na razie nie patrzcie, czy wam się tu skręci. Jak będziecie przekładać na druty, to wtedy będziecie sobie po prostu patrzeć na to. Złapcie sobie w ten sposób, o, żeby przyłożyć, widzicie, jakby lewa strona do lewej. O. Zobaczcie, tak to wygląda. Teraz przełożymy na tą stronę, o żebyście od góry zobaczyli jak to wygląda. O, tutaj mamy ramiączka, ramiączko do ramiączko. Tu jest prawa strona. Tu jest też prawa strona w sensie yy, tak, prawa strona. I tutaj mamy połączyć naszą robótkę, w sensie musimy przełożyć oczka z tej żyłki na druty. I teraz patrzcie na to. Tutaj mamy początek jakby naszej robótki, tak? Bo tutaj mamy motek, czyli mamy tutaj nitkę, która prowadzi nam, e, która prowadzi do kłębka, tak? Więc będziemy robić w ten sposób, że będziemy przekładać z drugiej strony, czyli jak przyłożymy sobie ten przód do tyłu, ramionczko do ramionczka, o? I tutaj mamy nitkę, która prowadzi nam do kłębka, tu przy, przy tym drucie. To z drugiej strony po prostu przełóżmy sobie te oczka z tyłu na nasz przód. Ja to robię w ten sposób. Zobaczcie, mam bardzo ułatwioną sprawę, dlatego że mam tą żyłkę zapasową. O, widzicie i teraz ułóżcie sobie te oczka w taki sposób o żeby one były wszystkie równo w ten sposób i ja nakładam sobie tą żyłkę na drut o mocno teraz wykonuję taki manewr i po prostu będę Przekładać powoli te moje oczka na drut. Powoli, żeby nam się wszystko ładnie, dobrze przeniosło. O, już się zbliżamy. Normalnie robiłabym to szybciej, ale robię wolno, widzicie, żeby Wam pokazać. Tą nitkę do góry, dajmy. I przekładamy. Przesuwamy tą robótkę i ona wchodzi nam powolutku tutaj na drut. Jak nie macie takiej żyłki zapasowej, to jak najbardziej może być też nitka albo druty zapasowe, jeżeli macie jakąś żyłkę taką zapasową, taką normalną żyłkę, nie tą taką, co teraz ja mam. Teraz sobie troszeczkę pomogę. O, o, o. Nie chcę też tak do końca Wam zasłaniać, żebyście widzieli. Powoli, bo nie chcę, żeby mi się też ta żyłka tutaj, widzicie, z drut, drut, o, jest włożona, nie chcę, żeby mi się to po prostu zsunęło. O, już część oczek przeszła. Powoli. Powoli, powoli. Przechodzą oczka. No, coś tu się o, przyblokowało idą. O, o, o. O, 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 widzicie? Udało się. Ściągamy teraz sobie tą naszą żyłeczkę i mamy już nałożone oczka. Mamy o, w ten sposób. Mamy coś takiego. O. I teraz, zobaczcie, przekładam sobie motek na drugą stronę. I teraz mam taką oto sytuację, że tutaj mam tą nitkę, która prowadzi do kłębka. Tutaj sobie sprawdzam, czy wszystko jest dobrze. O. Tu mam nałożone te oczka 7 i 7. Idę dalej, i na końcu 7, czyli wszystko jest równo. Zawijam sobie robótkę w ten sposób. O, i mam już coś takiego. I tu mam nitkę prowadzącą do kłębka, i teraz będę pracowała w ten sposób. Zobaczcie. Układam sobie, żeby było ładnie, równo. O, tutaj. I teraz będę pracowała w ten sposób. tak? Już mamy jakby zamknięte to tutaj cały nasz, naszą całą tą robótkę. I teraz zobaczcie zgodnie z opisem. I gdzie jesteśmy? Robimy tył i przód. Wzięliśmy z powrotem oczka tyłu i przodu na te same druty z żyłką pięć, yy, numer 5, druty numer 5. I ja mam w tym momencie 182 oczka. Umieszczamy marker z każdej strony w miejscu połączenia obu części. Przerobić pierwsze okrążenie następująco. I teraz zobaczcie. Tutaj mamy rozmiary XS, S, M, XXL. I tutaj najpierw w pierwszej kolejności mamy, żeby dwa oczka, na przykład dla rozmiaru XSS. Przerabiamy dwa oczka na lewo. Następnie robimy schemat. Przerobić w sumie Dlatego rozmiaru XS 5 razy schemat A3 i później robimy A3B i później robimy schemat A3C i też dwa oczka na lewo. Jeśli chodzi o rozmiar LXL, XXL, tutaj sprawa wygląda troszkę inaczej, dlatego że nie przerabiamy najpierw tych dwóch oczek, tylko od razu rozpoczynamy przerabianie schematu A3A. Później przerabiamy dla mojego rozmiaru 7 razy schemat A3B i robimy schemat A3C. I to jest początek gwiazdki, a tu jest koniec gwiazdki. Później mamy takie napisane, takie coś. Przerabiać jeszcze jeden raz od gwiazdki do gwiazdki. Dlaczego takie coś mamy napisane? Zobaczcie. Jak rozpoczniemy przerabianie naszego schematu, czyli zrobimy a3A, czyli tu jest początek naszej robótki. Zrobimy tutaj A3A, potem zrobimy 7 razy A3B i A3C, to zauważcie, że przerobimy dopiero tak naprawdę nasz tył. Następnie jest napisane przerabiać jeszcze jeden raz od gwiazdki do gwiazdki, czyli dokładnie to samo musimy zrobić z przodu. Rozumiecie? Po prostu robimy w okrążeniach, ale przerabiamy Dwa razy, bo przerabiamy i tył, i przód. I wykonujemy ten schemat A3 do samego końca, i później jeszcze raz robimy ten schemat, ale tylko połówkę. Zobaczcie. Ja Wam zaraz to wszystko pokażę tutaj, jak to połączyć, ale zwróćcie uwagę, że schemat A3 będzie przerobiony półtora razy, razy na wysokość, tak? I zatrzymujemy się przed okrążeniem, w którym były przerabiane wszystkie oczka na lewo. Zobaczcie. To jest nasz schemat dla naszego rozmiaru. Tak? XL. Wykonujemy najpierw A3A, później 7 razy wykonujemy A3B i A3C. I jak już cały schemat od dołu do góry skończymy, jest koniec, to wykonujemy go jeszcze raz. Ale do tego momentu, aż będą przerobione te wszystkie oczka na prawą stronę. Czyli zatrzymujemy się w momencie, w którym będą przerobione wszystkie oczka na lewą stronę. Te oczka tutaj z, z, tą, z tą kropeczką oznaczają, że jeżeli jesteśmy na prawej stronie, to oczka będą lewe. Natomiast jeżeli jesteśmy na lewej stronie robótki, to oczka będą prawe. I teraz zobaczcie. Rozpoczynamy będąc na prawej stronie robótki. Jak jesteśmy na prawej stronie, tak? To są oczka lewe. Tak? Czyli zgodnie z tym naszym opisem tutaj, zobaczcie. Jedno oczko lewe, gdy jesteśmy na prawej stronie. A jedno oczko prawe, gdy jesteśmy na lewej stronie. I teraz zobaczcie, jak będziecie pilnować tego opisu, to wszystko będzie dobrze. Czyli zamknęliśmy nasze okrążenie. Jesteśmy na prawej stronie. Prawa, 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 tak? Tutaj mamy nabranych naszych siedem oczek, siedem oczek. Czyli jesteśmy na tym etapie tutaj. I teraz będziemy przerabiać schemat. A3A. A. Tutaj włożymy sobie na początek marker. Na początek naszej. Chociaż ja wezmę strzeleczki już. I tutaj włożymy sobie na początek marker. Tutaj. I wykonujemy schemat A3A. Przybliżę sobie. O. Łączymy robótkę i wszystkie na lewo, czyli można powiedzieć, że pierwsze okrążenie będziemy przerabiać całe na lewo. I widzimy się przy drugim markerze. I zobaczcie, zbliżamy się już tutaj, robimy oczko na lewo, i teraz jesteśmy już przy tych siedmiu oczkach. Które też robimy na lewo. Robimy w ten sposób, że ja wyciągam sobie tą nitkę i w ten sposób przerabiam to oczko. Wyciągam znowu nitkę, wkuwam się tutaj i znowu przerabiam. Tutaj musimy uważać, bo jest taka dosyć ta nitka bardzo luźna. Jak będziemy to oczko robić, to ono będzie bardzo luźne, więc je bardzo powolutku wykonujemy. I mamy siódme oczko, i również wkładamy tutaj marker po tym siódmym oczku, i znowu łączymy nasze okrążenie, przerabiając oczka na lewo. Na lewo. I teraz słuchajcie, idziemy do tamtego pierwszego markera, i od tamtego pierwszego markera już będziemy rozpoczynać nasz ten schemat. I zapewniam Was, że jak będziecie oczko w oczko robić ten schemat, to wszystkie dziureczki, wszystkie dziureczki tutaj powinny Wam się idealnie zgodzić i powinno być wszystko zgodnie z opisem i ze schematem. Także kochani, ja już Wam tutaj do końca nie będę. Y, przeróbcie sobie na lewo to okrążenie. Następnie wykonajcie te schematy. Tutaj tak jak mówiłam, jeden raz do końca, a drugim razem do tych czarnych kropeczek. Oczywiście te czarne kropeczki przeróbcie na lewo. Y, Tutaj będzie łatwo też y, Wam zauważyć, kiedy jesteście, y, że tak powiem, w momencie, de, jakby y, dodawania, robienia tych y, ażurków, a przerabiania na lewo, dlatego że wszystkie rzędy z tymi czarnymi kropeczkami to są rzędy na lewo. Dlatego, że teraz pracujemy w okrążeniu i wszystkie te rzędy z kropeczkami, te okrążenia z kropeczkami, to będą okrążenia na lewo, tak. Jak nie będą, widzicie tutaj mamy na lewo, później mamy znowu prawe, i tu powinno być na lewo, ale robimy na prawo, tak? Więc yy, róbcie zgodnie ze schematem. I widzimy się w momencie, kiedy zostanie przerobiony ten schemat. Jeden raz i drugi raz. Tutaj, gdzie są te kropeczki, się zatrzymujemy. Moi drodzy, jesteśmy już. Na takim etapie, że mamy przerobione nasze ramiączka, ja mam już przerobiony cały schemat. Weszło mi tutaj kilka kolorków dodatkowych. Zobaczcie zgodnie z opisem, jak to powinno wyglądać. Ja robię rozmiar L i mamy napisane, że gdy schemat A3 zostanie przerobiony półtora raza. Na wysokość, zatrzymać się za okrążeniem, w którym były przerabiane wszystkie oczka na lewo. Zobaczcie, mamy tutaj nasz schemat A3, i to jest ten A3a, A3b i A3c. I tutaj mieliśmy się zatrzymać za tym okrążeniem, czyli skończyć wszystkie oczka na lewo, bo pamiętamy, że jak jesteśmy na prawej stronie, to wszystkie oczka przerabiamy na lewo i Zatrzymaliśmy się tutaj i tak naprawdę możemy skończyć już tutaj nasz schemat, ale ja pociągnęłam schemat do samego końca. Zrobiłam tak, jakby dwa razy pełny schemat, czyli od początku do końca, i potem, czyli od początku do końca rozpoczynając od A3A, kończąc na A3C, i potem jeszcze raz zrobiłam od samego początku do samego końca. Ja właśnie już jestem na tym etapie, zobaczcie. O. Tutaj rozpoczęłam brązową nitką, żeby wam pokazać co robimy dalej. Czyli jak już mamy przerobiony nasz schemat, to tutaj zgodnie z opisem powinien mieć, powinna nasza robótka mieć około 13 cm od momentu, w którym robimy w okrążeniach, czyli tutaj od tego jakby pod kroju pachy, tak? 13 cm ale to jest taka, że tak powiem, wartość umowna i jeżeli ktoś chce mieć dłuższą lub krótszą, no to wiadomo, że wtedy zrobimy mniej albo więcej. Zwróćcie teraz uwagę, że tutaj mamy napisane wszystkie rozmiary. Tutaj, dopóki robimy nasze schematy, to robimy według tych rozmiarów, ale później, jak już zaczynamy wykończenie naszej robótki, to patrzymy na wszystkie rozmiary. Czyli tutaj mamy ten XSS, M, L itd. i tak dalej. Tutaj mamy gdy długość naszej robótki wynosi 13 cm, centymetrów, przerabiamy dalej, aż będzie ona wynosiła 14 cm dla mojego rozmiaru, a na przykład dla rozmiaru XXXL 16 cm, czyli tą całą długość, czyli od 13 do 16 cm, 3 cm, przerabiamy jerseyem, chyba, że chcemy, żeby nasza robótka była dłuższa, to wtedy dłużej przerabiamy jerseyem. I... Ja właśnie tutaj będę rozpoczynała przerabianie tym jersey'em. Będę sobie mierzyła na sobie tą, ten topik i będę mniej więcej widziała, kiedy już przerwę. Myślę, że gdzieś w granicach dwóch centymetrów będę na pewno tym jersey'em robić. I to jest praca oczywiście na okrągło. Tutaj już nie ma żadnych oczek lewych, żadnego schematu, żadnych narzutów, tylko po prostu cały czas lecimy jersey. I gdy nasza robótka wyniesie tyle, ile chcemy, tutaj w opisie jest 14 cm, to będziemy przerabiać schemat A4, i ten schemat A4 będziemy przerabiać na okrągło, tutaj. Czyli tak jak do tej pory, i mamy schemat A4, będziemy go przerabiać na okrągło. Tutaj mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem okrążeń dokładnie zrobimy. Po skończeniu tego schematu, właśnie A4. Po skończeniu tego schematu będziemy przerabiać jedno okrążenie na prawo. Tutaj słuchajcie, już jest wszystko w opisie napisane. Będziemy przerabiać jedno okrążenie całe na prawo, i w tym samym czasie, w tym okrążeniu ostatnim, dodamy dla mojego rozmiaru 22 oczka. To będzie równomierne dodawanie oczek przez narzut. Po to. Żeby nasza robótka na samym końcu jak będziemy robić ściągacz się nam właśnie nie ściągnęła, tylko żeby ona była w miarę taka wiecie, na prosto i po to będziemy właśnie na samym dole dodawać te oczka. Jak już dodamy te nasze oczka, to zmniejszymy, zmienimy sobie druty i będziemy robić ściągacz taki jaki chcemy. W opisie jest tutaj napisane, że ściągacz ma wynosić 7 cm, a tak naprawdę... Możemy robić ten ściągacz, jak długo chcemy. Zobaczcie. Tutaj jest ten topik mój już skończony. I teraz Wam pokażę na tym topiku. Po skończeniu naszego tego schematu, widzicie, ja mam tutaj robiony jersey przez jakieś niecałe 2 cm, a może nawet to są 2 cm. Robiłam sobie jersey. Później, po tym jerseyu, zaczęłam robić ten schemat A4. On jest bardzo króciutki i po skończeniu tego schematu A4 w tym okrążeniu ostatnim dodaliśmy sobie oczka i jak już dodaliśmy te oczka to zaczęliśmy robić ściągacz i oczywiście tutaj zmieniliśmy druty na czwórki, a ja zmieniłam druty na 3 mm, dlatego że ja moją bluzeczkę robię drutami 3,5 mm. I ściągacz 3 mm. I zobaczcie, u mnie ten ściągacz jest bardzo długi. Może on być krótszy. Ja właśnie w tej drugiej bluzeczce, w tej, zrobiłam po prostu dłużej schemat. I może zrobię taki sam ściągacz, bo chcę, żeby ta, ten topik drugi właśnie był odrobinę dłuższy. I słuchajcie, no tutaj już filozofii nie ma. Sprawa jest naprawdę bardzo prosta. Prawdopodobnie zobaczymy się już, jak skończymy tą naszą bluzeczkę. Zobaczcie. To jest ten mój pierwszy topik. Fajnie on wygląda i jest naprawdę prosty. A tutaj jest ten topik, który właśnie robię teraz. Robię go kilkoma kolorami, bo akurat dużo włóczki zostało mi z tego safrana, więc robię na kilka kolorów. Życzę Wam powodzenia i słuchajcie, widzimy się na samym końcu filmu. Pa! No i kochani, ja już w tym momencie mam przerobiony cały ten nasz przód. Powiem Wam historię tej, tego topu. Yy, czyli mam zrobione ramionczka. Następnie mam przerobiony cały ażur, jak widzicie, w kilku kolorach. Tutaj mam ten schemat 4 zrobiony, A4. Innym kolorem, żeby się wyróżniał, i słuchajcie, po tym schemacie A4, jak już go skończycie, to w tym momencie, w kolejnym okrążeniu, będziemy, do, dodajcie sobie te oczka zgodnie z opisem, ile oczek y, dla każdego rozmiaru trzeba zobaczyć, ile ich tam dodajemy. Czyli równomiernie wyszło mi mniej więcej co ósme oczko dodałam przez narzut, i później kolejny rząd po prostu jest. Przerobienie tych oczek, tak, żeby nie zrobić dziurek. Jak widać nie ma tutaj dziurek, tutaj po tych białych nie ma dziurek. I później robię ściągacz. Jeden na jeden. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe. I w tym momencie właśnie będę zakończać mój topik. I robimy to w ten sposób. Pierwsze oczko robię na prawo, drugie oczko na prawo. Wszystkie oczka będę zamykała na prawo. I to pierwsze oczko przekładam nad to zdjęte oczko. Kolejne oczko na prawo. I znowu przekładam to oczko na prawo. I przekładam. I słuchajcie, w ten sposób zakończcie cały dół tej bluzeczki. Na samym końcu będziemy zszywać jeszcze szeleczki. Starajcie się mniej więcej nie zaciągać tej nitki, żeby ona była w miarę luźno, żeby ten ściągacz wiecie, nie był taki mocno ściągnięty na dole, bo po to dodawaliśmy oczka, żeby to było w miarę na luźno na dole ale też żeby nie był jakoś za bardzo za ciasno dlatego, że będzie Wam ciężko później go na siebie założyć, dlatego tak mniej więcej na luźno, żeby to było takie no wiecie, żeby po prostu to było żeby trzymało ten ściągacz oczywiście, ale pamiętajcie, że ja robię z safrana a safran może trzymać tą włóczkę więc najlepiej to robić w miarę luźno zobaczcie, ostatnie oczko właśnie zeszło z drutów mamy taką pętelkę i w tą pętelkę wkładamy nitkę i blokujemy ją w ten sposób, żeby nam nie spadły oczka. I później będziemy chować e, później będziemy chować te nitki tutaj. E, natomiast teraz pokażę Wam w jaki sposób połączymy nasze ramionczka. Składamy ramionczko jakby lewą stroną do lewej, czyli mamy tutaj prawą stronę tu mamy prawą stronę i w środku mamy lewą i lewą, tak, czyli łączymy w ten sposób. Czyli tak jakbyśmy mieli nałożone na siebie nałożony na siebie ten topik. W tym momencie mieliśmy tutaj zostawione nitki, i teraz jedną z tych nitek nawlekamy sobie na igiełkę i będziemy w ten sposób łączyć ten y, topik te, te ramiączka, że będziemy łączyć jakby zewnętrzne oczka. Zobaczcie. Tutaj mamy naszą nitkę, wkuwam się tutaj w to oczko. I teraz wkuwam się w to oczko. I w to oczko. Teraz w tą pałeczkę i w tą. Widzicie? To powiem Wam jest tak bardziej intuicyjnie. To nie jest tak, że e, idealnie w któreś tam oczko ma wejść, czy nie wejść. Po prostu mniej więcej intuicyjnie, jak będziecie się wkuwać. O. Widzicie, żeby po prostu jak najbardziej. O, to jeszcze muszę wyrównać. O. Widzicie? czyli jak najbardziej na płasko po prostu zszyć te ramionczka. O, tu mi się nie włożyło do końca. O. I teraz ostatnie oczko. Tutaj, tak z boku, żeby ten boczek też był, tak widzicie, ładnie zaciągnięty. I z drugiej strony będziemy chować tą nitkę. Ja to robię w ten sposób, o. Potem pomiędzy te oczka. I później ostatnią nitkę chowam pomiędzy ten łańcuszek tutaj. O. I przeciągam. I jeszcze można tym łańcuszkiem wrócić, żeby, żeby nam się ta nitka nigdzie nie wyciągnęła. O. Już za krótką mam w ten sposób o. i przeciągamy o o o o, o. i przeciągamy. I zobaczcie, w tym momencie mamy już no, połączone nasze ramiączko, i tak samo w ten sam sposób łączymy drugie ramiączko. I za chwilę się widzimy. No i co? No i można powiedzieć, że topik jest skończony. Mamy ramiączka już połączone. Tutaj mamy przód, bo mamy dłuższe ramionczka. Czyli tutaj, gdzie mamy dłuższe ramionczka, to jest przód. Pochowajmy tylko niteczki i topik będzie do wyprania. I życzę Wam owocnej pracy. Pamiętajcie też, jeżeli film Wam się podobał, żeby zasubskrybować mój kanał. Będzie mi bardzo miło z tego powodu. I słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmie, a ja Wam życzę. Powodzenia w dzierganiu. Pa!